Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam kolejną, chyba najdziwniejszą mapkę na hejście, jaką kiedykolwiek widziałem, była ostatnio podobna, ale ta w niektórych przypadkach jest naprawdę mega bez sensu, ale to zaraz wam, moi drodzy, pokażę jeszcze, zanim do tego przejdziemy, to stawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, jeżeli chcecie, abym wam częściej pokazywał te mapki właśnie tworzone przez graczy. Oraz moi drodzy, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ mamy zakład. Jeżeli wbijecie 200 tysięcy subskrypcji do końca stycznia to ja wbijam 40 tysięcy pucharków Brawl Stars, Aktualnie jak widzicie mam 30 550 i to jest chyba mój rekord, aktualnie, więc dosyć dobrze mi idzie, moi drodzy. Ale też nie wbijam aż tyle pucharków co wcześniej. Na spokojnie teraz sobie wbijam te puszki I jak moi drodzy wbijecie 200k, no to wtedy myślę, że będą nadal lajwiki z wbijania 40k. Teraz są lajwiki z grania z widzami tak dalej. Zresztą zapraszam na live y codziennie godzina 1730. Chociaż dzisiaj myślę, że live będzie trochę później Ale nie o tym, moi drodzy, zapraszam Was również na mój sklepik, pierwszy link w opisie. No i tak, pokażę Wam, moi drodzy, tą mapę. Tak ona się prezentuje. Ostatnią była mapa S, teraz jest mapa Z, niech będzie tym twórcom co ją robią Ja stworzyłem taką mapkę, chyba wam ją pokazywałem w którymś odcinku Dzięki której, właśnie jak widzicie mam tutaj 54% dobrych głosów No i gdyby ona była no to by tak wyglądało po prostu jak najszybciej niszczymy sobie sejfy nawzajem Mam nadzieję, że kiedyś ona zostanie dodana, bo tam będzie można wbijać właśnie spajki na 1000 bez problemu z randomami, więc to by było dosyć ciekawe no ale tak, jeżeli chodzi o tą mapę, no to generalnie tu można wbijać i wszystko i nic. Tak to się prezentuje. Możecie sobie wbijać 8-bita, dynamica, edgara, colta, broka, daryla, bula. Nie polecałbym, bo zobaczcie zaraz dlaczego. Ale na przykład bierzecie sobie dynamica, tak jak ja, ponieważ nie mam 750 na dynamiku. Lecicie sobie tutaj, tepa was tam do góry nad safe. No i teraz nawalacie stamtąd. Tylko, że... Za chwilę znowu was to tepnie, więc to jest bez sensu. Jeżeli macie coś innego, typu jakiegoś bula to wam to nic nie da, no bo nie możecie się tepnąć tam z powrotem. No myślę, że wiecie o co chodzi. Ej, dobra, tepiemy się wszyscy w trójkę. Kart tutaj jest dosyć dobry również, ponieważ może właśnie nawalać w ścianę obok sejfu, to jest akurat dosyć spokojne. No i niestety, meczek przegrany. Tak jak mówię, ta mapa dla mnie jest chyba najgłupszą mapą na hejst, jaką kiedykolwiek widziałem. Najgłupszą, najdziwniejszą. Zagrajmy jeszcze raz dynamikiem, bo chciałbym wbić 750 na tym odcinku, ale zobaczymy czy to się uda. Tutaj generalnie te broki i kolty zazwyczaj rozwalają murek o w tym miejscu i nawalają stamtąd do sejfu. Okej, okay, dwa karle mam, dwa karle mogą być dosyć spoko, jeżeli tam będą obijać. No 80% już zostało, więc dosyć git, widzę, że coś tam ogarniają. Dobra, leży sobie chłopek. Oj, prawie bym pokonał ten brok. Dobra, dostał. Okej, okay, spróbujemy się tam tepnąć, Mo może za chwilę. Mm, 77% u nas 74, więc powiedziałbym tak, że wyrównanie MS też w sumie może być dobra. Ty, ta MS też może tu trochę pozadawać z tym przecież, yy, Star Powerem. Okej, okay, walimy tutaj ulty pięknie. O, teraz ładnie pobiłem, teraz ładnie pobiłem, dobra 42%, u nas 39, więc będzie ciężko, ale może się uda. Walę tam ulta, Ok, nie dostał nikt, niestety. Jeszcze raz spróbujemy tam porobić, dobra, jeszcze tam Karl poszedł. No ale jak Ems się tepnie albo ktokolwiek inny, no to jest GG. No właśnie, przegraliśmy mecz. Serio, czy ta mapa może być inna? Ta mapa jest naprawdę mega słaba. Nie wiem dlaczego by nie dodali takiej mapki jak ja, albo jakąś inną, jak była ostatnio, gdzie ten safe niszczyło się w sekundę, a nie taką mapę, gdzie tutaj, no to, no nie da się wygrać praktycznie. No, możecie mieć tak dobrą postać jak Colta, czy tam Karla, jak widzieliście. Dwa Karle, dwa Karle to tak obijają mocno, ale co z tego, jak w tamtej drużynie może wam wypaść Ems. No, wytyfy w ogóle. No ale dobra, może teraz nie będę bronił tym dynamikiem, bo w sumie innej możliwości nie widzę. Chociaż, dobra, mam ulta, zaatakujmy sobie jeszcze, drugi dynamik jest. O, teraz jeszcze tutaj mocno dostali. No i tak ginę. No jak widzicie, kto wymyślił taki spawn, żeby się tam zrespić, nie móc wyjść i za chwilę zginąć, bo ten teleport nie zdąży się odnowić? Nie mam pojęcia, ale jest to dosyć dziwne. No i dobra, teraz udało nam się wygrać. No jak widzicie. To jest mega, mega dziwna mapka. Dajcie znać, czy graliście na tej mapie, czy nie graliście, czy coś wbiliście, jakie postacie może powbijaliście. Jestem w sumie ciekaw. Ja tak jak mówię, jeżeli chcecie powbijać to tak do 700 myślę, że maksymalnie. No bo później jak widzicie ja, ja już gram na tym poziomie 700 plus 750, 800 teraz. No to mega ciężko jest, bo tutaj praktycznie no, każdy bierze byle jaką postać szczerze mówiąc. Jak widzicie Barley, Edgary, Jessie. Broki, kolty, ale generalnie myślę, że tutaj rozwalając, właśnie sobie to przejście tak jak wam pokazałem wcześniej w innej gierce. Yy, aha, tutaj jeszcze Jessie Wal na działko, okej, okay. no ale zbyt dużo nie zada damage'a. No to właśnie takimi koltami, yy, brokami, 8-bitami, też karlami, dynamajkami powinniście sobie dać radę. Tylko, że tak jak mówię, z randomami może być ciężko. Szczególnie, że ta mapa jest troszkę bez sensu, moim zdaniem, i chyba z tych wszystkich hejstowych map które były, to to jest najgłupsza, bo ta, co ostatnio była, ta S taka, no, tu na niej się udało wbijać kiełka dosyć spoko. No, a tutaj kiełek ci nic nie da, że zablokujesz przejście, ponieważ i tak mogą się steleportować te osoby. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną giereczkę Dynamikiem, żeby wbić tutaj te 750. Mam nadzieję, że się uda, bo nie chcę yy, spaść jeszcze niżej, ale zaraz zobaczymy. Ok, w przeciwnej drużynie mamy Edgara Colta i Dynamike'a, a my jesteśmy z Ems i Coltem. Dobra, zobaczymy, jak to się uda, moi drodzy. No, tak jak mówię właśnie ten Colt rozwala sobie to przejście. To jest dosyć dobra taktyka. Oprócz tego możecie mieć team na przykład Brock 8-Bit Cold. Rozwalacie sobie to przejście i wszyscy w trójkę nawalacie na daleko. Ok, jeszcze Edgar nas tutaj troszkę podjechał. Coś tam pobijałem Może się tepniemy tam w sumie, to może być dobre. Dobra, obijamy, 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 obijamy. Pięknie. No i chłop mał nas jeszcze porobi. No, okej, okay. MS przeżyła. 30%, u nas jest 15%. No co ty robisz, Cold? Dobra, 3000 HP, dawaj, dawaj, teleportujcie się tam, czy nie wiem co. Nawalaj tam, dobra, nawalam, nawalam, nawalam. Mamy to, mamy 750, nadaj na like dobra, nice. Udało się to odrobić, ale no nie polecałbym wam grać na tej mapce. Zobaczcie, pokażę wam na szybko Battle Loga. Tutaj jeszcze w sumie wcześniej grałem kolet no właśnie, ale to na tej drugiej mapie. I o, tak jak widzicie, tutaj spadłem chyba z 4 czy 5 gier pod rząd. No bo tak jak mówię, ta mapa jest no mega randomowa. Praktycznie grają tu różnymi postaciami ciężko jest cokolwiek ugrać. Ale jeżeli wy coś biliście ciekawego, dajcie znać w komentarzach, tak jak mówię, do 700 pucharków myślę, że jakiegoś broka Coltite bita, dynamajka, jesteście w stanie wbić i Karla jeszcze. Ale z innymi postaciami może być dosyć ciężko. A na tą mapkę no to sobie mm, zagrałem moi drodzy Colet. Zresztą Colet mam chyba 757 jak widzicie aktualnie na rekordzie. I też Nite mam aktualnie na rekordzie. Ale to wbiłem na innej mapie z randomami co jest ciekawe. Więc dosyć spoko, że udało mi się wbić aż 852 pucharki. Na nicie właśnie grając z randomami, bo wcześniej jeszcze próbowałem z Lucasole i Kosperem, ale nam się nie udawało, więc ja postanowiłem sobie popykać z randomami i zobaczyć, jak mi pójdzie. No i 850 się udało. Tutaj mam jeszcze parę postaci właśnie na 800, ale większość na razie dobijam na 700, bo tu zostało chyba jeszcze dosłownie z 6-7 postaci. Frank Tara. Lupam, Mortis, Nani, Leon, Poko i Gin. Jak te postacie dobiję na 700, to potem będę stopniowo wbijał na 800. Myślę, że większość na hejście, co się da: jakieś Broki, Colt, Dynamike, 8Bity i tak na 800, a później będę się męczył na innych trójkach moi drodzy. No i jeżeli wbijecie 200 tysięcy subskrypcji do końca stycznia, to ja wbijam 40 tysięcy Brawl Stars. Więc zobaczymy czy wam się uda. Już kiedyś wam mówiłem, że jeżeli wbijecie tam ileś obserwacji na Instagramie, to wbije, niestety wam się nie udało, więc myślę, że na YouTube jest łatwiej zostawić suba, bo nie każdy ma konto na Instagramie, a większość z was ma konto na YouTube. Więc zobaczymy, czy tym razem wam się uda. Ja już wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, strzelcie łapkę w górę, suba na tym kanale. Kto jeszcze tego nie robi. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.